W 20 chyba pierwszym albo 20 odcinku w GTA 3 przebędziemy wiele dróg, ale najpierw musimy zobaczyć, co nam tutaj oferuje kawiarenka internetowa. Fajna myszka. Poza tym ta kawiarenka internetowa mieści się właśnie tutaj w tym miejscu. Tutaj. Pominąłem to akurat, bo no jakoś tak specjalnie nie zauważyłem tego, tej fajnej ciekawostki, ponieważ... Momencik, tutaj sprawdzę, czy są tutaj jakieś... Nie. Tutaj macie na komputerze pierwsze GTA i na drugim macie GTA 2, które robiłem. Co się tam tak biją? Co to w ogóle było? Ja się pytam, co to w ogóle było? Parówy. Nie mogę się... Nie mogliście się jakoś dogadać, tylko musicie się bić. To tutaj, ta. Obiję ci ryj za te bicie. Okej? Okay? Może być? Pasuje ci, naprawdę? Lubisz być przygnieciony do podłogi? Lubisz tą szorstkość? Nie ma sprawy. Dobra. Jedziemy do Asuki. I zaczynamy u niej zadanie. Może jeszcze dzisiaj uda mi się zebrać kolejne paczki, bo mam ochotę na zbieranie paczek. Mam taką chcicę na zbieranie paczuszek. Yeah! A, no już ten szalony skok mi się nie udał. No ale cóż. Dobra. Więc idziemy. No cóż, mówi się trudno. Samochód... Ten się wykorzysta, ten, o właśnie. Jeszcze przed rozpoczęciem misji dosyć zdziwiła mnie ciekawa informacja dotycząca Grand Theft Auto 5, GTA 5, bo niezależnie od wersji konsolowej będzie wymagana na konsoli instalacja gry. W przypadku Xboxa 360 będą to dwie płytki DVD, rozszerzone oczywiście, które mają 8,5 giga. I na jednej płytce będzie trzeba zainstalować zawartość, znaczy dane, pierwszą część zawartości danych gry, a na drugiej płytce będzie już można mieć ją sobie w czytniku danych. Więc nie wiem, ja bym i tak musiał kupić większy dysk do Xboxa 360, więc to nie robi problemu. Dobra, więc idziemy z naszym zadaniem, który się nazywa... Pierwszym zadaniem w tej dzielnicy nazywającym się Sayonara Salvadore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Żaden masażysta, no dobra. Jestem bardzo tego... zdziwiony, bo to... Ta w ogóle Maria, to ona odwala jakieś kity. Jeźdź do dzielnicy Czerwonych Świateł i poczekaj, aż Salvatore... Aha, dobra. Salvatore opuści knajpę u Luigi'ego około 4:30. Zapierniczamy. Zapierniczamy go udupić. Ja mam już dawno opracowany sposób na niego. Bardzo prosty zresztą. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości co do wykonania tej czynności. Zadanie jest wręcz banalne. Niby wydaje się być takim, wiecie, trudnym, a jednak... Lecisz na tyłek! Boom. Yeah. Ale patrzcie, jak pięknie wyskoczyłem. Widzicie? Nie straciłem przynajmniej pojazdu. Dobra, z powrotem wracamy do Portlandów. Do portków landów. Gdzie praktycznie nie mamy po co wracać. Nie, no mamy. Ja mam sposób.
wypierdzielony na maksa. Troszeczkę będziemy musieli poczekać, bo zanim ta 4:30 będzie, to trochę to czasu zajmie. Dobra, więc tak, jesteśmy na miejscu. Ja bym miał sposób na to jednakowy. Nie wiem, czy w ogóle snajperka by odpowiadała. Chociaż spróbuję wskoczyć, kurczę, nie w tą stronę. Spróbuję wskoczyć, o właśnie, tutaj bym chciał być. Oj, dobra. No i teraz czekamy po pierwsze na samą limuzynę, nie limuzynę. Na sam pojazd mafijny, który ma przybyć za chwilę. Dobra, jestem w dobrej odległości. Nie wiem, jak to robiłem na wersji PlayStation 2. Nie pamiętam. To już było 3 lata temu, a dużo się działo przez ten czas 3-letni. Zresztą próbowałem ostatnio grać w GTA 3 na PS2. Nie, ja muszę laser ponownie wymienić, bo naprawdę nie jest dobrze z moją konsolą. Ale jakoś dzisiaj tyrałem Vice Stories. Troszeczkę tam napchnąłem troszeczkę procentów. Mam około 83% w grze. A na początku dzisiaj miałem 70 chyba 1. Tam trochę zrobiłem zadań, wyzwań. Dobra, gdzieś ty jesteś. Mamy 4:30. No gdzie są kutafony? Jadą? Jadą. Patrzcie. Widzicie? Jadą. Dobra, i teraz trzeba będzie wykorzystać celność moją, która powinna... Ej, co wy robicie? I teraz, szybko. Wycelujemy na Salwadorka od razu. Dobra, no dawaj. Fuck! Nie, no nie mów, że będę robił od początku. Nie dam rady, ej, bez jaj. Ja nie wiedziałem, że on tak szybko wyjdzie. Ups. Tu już się chyba potknąłem o kamień. Potknąłem się o wielki kamień! Ach, nie zdążę. Na nic to wszystko. Nie, na nic, naprawdę, na nic. Jeszcze raz. Dobra, wiecie co? Zrobimy to inaczej. W inny sposób. Nie będę przerywał nagrywania, bo to bez sensu. Ja mam sposób, który może wam pomóc. Snajperka nie wypaliła. Ja bym radził kupić M60. Taką troszeczkę podobną do M4, ale ona jest zdecydowanie lepsza. Tylko teraz na tej wyspie jej nie ma. A kałach moim zdaniem jest słabym pomysłem. W ogóle gdzie ja jadę? Ja miałem sprawdzić tą M60 w amunacji. Ach, popierdzieliły mi się miejsca. No dobra. No cóż, Liberty Stories robi swoje. Ten... Kto grał, to wie, o co mi chodzi. Dobra. Więc tak, czy tutaj mamy coś zajebistego? No nie za bardzo. Wiecie co? Kupimy sobie tyle. Przepraszam. Nie, na razie. Jakoś z kałachem sobie damy radę. Nie wiem, ja jeszcze pomyślę, jak to będzie wyglądało. Ja będę na miejscu dokładnie... za chwilkę. Wow. To było piękne. No ale znowu nie odratuję samochodu. No po prostu. Samochodziska. Przestańcie mieć taką głupią kolizję. Przynajmniej jestem przy was szczery i aż tak za bardzo... Nie próbuję... być takim doskonałym graczem. Każdy jest niedoskonały i ja przynajmniej tutaj... pokazuję, jak to powinno mniej więcej wyglądać. No i dobra, i tutaj wykonaliśmy pierwszy skok, nietypowy,
Więc tutaj już od razu możemy wliczyć do tego odcinka pierwszy wyskok. Więc nie zdziwcie się potem, że wykonamy potem 19 samodzielnych wyskoków. Więc jeżeli nie mielibyście pojęcia, gdzie był pierwszy wyskok, to zapraszam do tego odcinka, żeby ułatwić sytuację. Dobra, tylko teraz tak. Potrzebuję tego samego i jak zwykle ja będę musiał znowu odczekać i ja na chwilę przerywam tutaj nagrywanie i zaraz się zobaczymy. W tym miejscu, dokładnie za jakieś 2-1,5 minuty. Jestem patrolem na dachu. Żebym nie spadł. O. I tak będę wartował aż do przybycia tego zasranego Salwadora. I tak w kółeczko. Fajnie to wygląda. I nawet z tej strony. Tin, tin, tin. No, Klaudek, żebyś się nie wywrócił. Jedna ciekawa informacja dla fanów GTA. Oczywiście, jeżeli zależnie od wyrobionego przez was się czasu misja będzie pokazywała różne godziny, no to oznacza, że ta misja domyślnie przedstawia nam godziny różne, aczkolwiek dojazd wymagany od Asuki do tego miejsca jest potrzebny... Nie, inaczej to powiem. Po prostu wymagane są 3 godziny na to. W grze oczywiście. No i jadą znowu te parobki. I trzeba teraz przygotować kałacha. Bo na razie lepszej broni nie mam. Oczywiście nie oszukując. Patrzcie, z prawej strony. Nie ma drogi, jest droga. Nie ma drogi, jest droga. Dobra, więc mamy już tutaj... Fakt, żeby mnie tylko nie zobaczył Fagas. I teraz, uwaga, wchodzi. Opa, Gangnam Style. Twoja dupa. Twoja dupa, cię boli. Pewnie za dużo zjadłeś tych orzeszków. Dobra, gdzie on jest? Yeah! Tyn, 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 tyn. Wyszły fiuty, czy nie? Czy są tam jeszcze, czy nie ma ich? Coś tu w ogóle jest? Myślałem, że na miejscu Salwadora coś będzie, a jednak nie jest. Wszystko znikło. Dobra, mamy wykonane zadanie. Więc... chyba jeszcze coś zrobimy. Co? Że budka telefoniczna? Ale to chyba dla El Burro. Kurde, gdzie ja wlazłem? Ojejku, gdzie mój samochód? Tutaj. Ej, gdzie jest mój samochód? Rozwałki będziemy robić kiedy indziej, jak będziemy już mieli po fabule wszystko. Ojej, dobra. To tu się biją, tak? 3-1! Dawaj, baby, dawaj! Dobrze, tak się robi z draniami. Tak się robi z suchymi draniami. No ale przez tą sytuację mieszkańcy miasta się bardzo spłoszyli i widocznie wariują na ulicy, tak jak ja. No. Zbyt przesadnie, za dużo naoglądali się 2012 koniec świata i dlatego, wiecie, to tak wygląda. Dobra. Więc, no to co, jedziemy do następnego zadania, no nie? W sumie, czemu to nie? Żeby tego nie zrobić. Od razu, na miejscu. Fajnie się tędy jedzie, naprawdę. Taki klimacik zaje. O, co my tu mamy? King Courtney prosi cię na słówko. Znajdź budkę telefoniczną w Asparti. Dobra. To kiedy indziej? Jakbym miał już wszystko zaliczone u Asuki, to wtedy podejdziemy tam do niego i poznacie tego gościa. Dobra. Drugie zadanko na dzisiaj.
drugie zadanko na dzisiaj to będzie pod obserwacją. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Asuka has a little job for you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Dobra, czyli jak tutaj Katsenka nam przedstawiła, poznaliśmy Kenji'ego Kasena, brata całej tej Asuki. Mamy aż o w dupę 6 minut i 30 sekund, więc zasuwamy. Więc jedziemy zrobić koks. Ale nie przypominam sobie tego zadania, szczerze mówiąc. O co tutaj chodzi? Łe? To jest proste. Oni do siebie strzelają? Czekajcie, coś tu nie gra. O właśnie. Gin. Dobra. Bo patrzcie, bo ja próbowałem z maszynówki go o tego drugiego walnąć, ale widocznie zasięg tej broni... Ojej, zniknąłem w wodzie. Ale widocznie zasięg tej maszynówki nie pozwolił mi na zlikwidowanie go. Dobra, jedziemy do drugiej grupki. Trzeba rozwalić tych makaroniarzów! Arrivederci, towarzysze! Arrivederci, kapusie! Gdzie oni są? Tamci drudzy. O kurka wodna! Ja tego momentu nienawidzę, powiem szczerze. Patrzcie, co tu trzeba odwalać. Jestem na ostrzale, bo patrzcie, tu jest rzeźnia. Ale to spokojnie się zrobi. Patrzcie, już będzie cyk w główkę. Dalej to już nie widzę, a wyżej jednak są dwa typy. Tutaj chyba też strzelę? Nie. Kurde. Zaraz, moment. O, tu jest dobre miejsce. A mnie wystraszyliście, ja pierdykam. Jedz ołów. Tam. Tamten ostatni. A czemu by tu nie wykorzystać ten daszek cały? Zaraz. Pojedziemy tam, gdzie zwiedzaliśmy tą wyspę na dach tego kasyna. To się przyda nam. Bo raczej no nie mam innej broni, żeby tam tego zlikwidować. O, już lepiej jest. Dobra, i została nam jedna część. Kiedy indziej będziemy się bawić z tym, czy to będzie przezroczyste, czy nie, i czy tamto jest przezroczyste też. To też mnie ciekawi. Kiedy indziej się będziemy z tym bawić. I teraz inna grupka patafianów. Ale chyba oni będą już w pojeździe, tak mi się wydaje. A, dobrze czułem. Kurczę, jednak pamiętam zadanko. Tylko teraz, jakoś trzeba będzie ich załatwić. Z odległości. Teraz tak. Mi się wydaje, że to tak się robi. Kurde, policja, jedź stąd. Żryj ołów. Głupia ciężarówko. BUM! Nie macie! Yeah, 15 tysięcy dolarków. Dobrze. Tak się robi. Sonic Wariat Style. Yeah. No co ty robisz, ty kurna, ty żółty sentinelu cholerny? Jak ty mogłeś? Jak ty mogłeś? Zaraz. Muszę tam jeszcze raz wyskoczyć. Jeszcze raz.
Jedziemy! Ui! Au, to musiało boleć. Na pewno. Dobra. Dobra, idziemy zapisać. Wow! Ludziska. Dobrze, że przynajmniej wyście ocaleli. Dobra, mamy tutaj na kompasie widoczną nową osobę, czyli Kenjiego. Ale z nim to kiedy indziej mówiłem. Zaś w 22 odcinku pozbieramy kolejne paczuchy, bo naprawdę mam taką ochotę, przepraszam, pozbierać paczuszki. Więc zapisujemy, żeby nie stracić żadnych postępów. I do następnego w zbieraniu paczek.